A, skończyła się akurat karta, dlatego jeszcze raz prezentuję tą samiczkę. The Clark. Bardzo ładna samiczka, jak mówię, późna, ale myślę, że spokojnie w marcu można to parować. Bardzo ładna. I numer tej samiczki to jest TL037, a 22 rok, numer gołąbka 32. To jest samiczka Mulemans. Fajna. Numer gołąbka. DV 9448, 22 rok, 297. Ta samiczka jest tak samo, ze strony matki Karl Mulemans, Stammvogel Mulemans. Tutaj co my mamy, tu jest Kaiser, tu jest 370, ten mój samczyk, jego córka, on jest tutaj. I tu z tej strony jest tak samo Kadet Szelens. Te gołębie tak były krzyżowane. Dobrze. Teraz mam następnego gołąbka. To jest oryginalny gołąb od Roberta Bauera. Samica. Ładna. Numer tej samicy to DV 412, 19 rok i numer gołębia 229. Tu jest jej rodowód. Super pochodzenie. Tak samo jest tutaj. Geloger ze strony ojca. Ze strony matki jest syn Knoka. Córka 613. Kras 45. I córka 613. Następny gołąbek. Boże, super ptak. To jest oryginalny Hans Nickl. Te gołąbki właśnie mają takie przypłaszczone goły. Osobiście mi się nie podobają, ale co zrobić. A ten, który był drugi w Polsce w tym roku, tak samo widać, jak ktoś tam oglądał filmik, to też podobną głowę. To fajne, naprawdę bomba, mocny. I tak, numer gołąbka to 4145 DV, 21 rok, numer gołębia 228. Tu jest jego rodowód, tak samo jak już wcześniej wspomniałem, jest pełny brat Sagana. Tu jest matka Sagana, ojciec Sagana, córka Sagana, dwa, a ze strony matki jest Kittel, także te połączenia są naprawdę super. Następny gołąbek, późny, na pewno samiczka, ale będzie super samiczka, ładna, bardzo późna. Ona wygląda. Będę ją trzymać. Ona jeszcze tu, nie wiem, czy coś wymieniła. Nic. Nie, dwa lotka. Będzie piękna samica. I numer tego gołąbka to DV. DV 412, 22 rok i numer gołąbka 876. Tu jest jej rodowód. To jest tak samo podobne pochodzenie jak było przedtem, czyli 100% Karl Mulemans, Kadet, Benjamin, Tiger, Kadet.
Następny gołąbek to jest gołąbek z hodowli kolegi Wesselsa. Samczyk. Fajny gołąb. No, numer tego gołębia. Tego gołębia kupiłem na olimpiadzie w Poznaniu. Numer tego gołąbka to DV 03 145 19 rok. To jest tego rodowód. Są różne gołębie. Rosita, Golden Rode. Następny gołąb. Oryginalny gołąb z hodowli Roberta Bauera. Fajna samica. Nie jest najmłodsza, ale jest płodna. Bardzo fajna samica, spokojna. Numer samicy DV 412, 14 rok, 663. Bardzo ładne, barwne oko ma. Tu jest jej rodowód. Ma super pochodzenie. Czyli tak, ze strony ojca kras 45, córka 613, kładę Dikop, Marietkie, syn 25, a wiadomo, że ten 525 był super gołębiem, tak samo lotowym u Deklaka. To były dwa najlepsze gołębie, 625 i kras. I 613. Następny gołąbek to jest 249. Samiczka 249 z krasa, bardzo ładna. Kapitalna samiczka. Dobrze. Fajne skrzydło. I numer gołąbka to DV0 94 48 22 rok, 249. Następny gołąbek. To jest piękna samiczka. To jest 101 razy 101 szali. To jest brat razy siostra. To jest kapitalna. Cała drży. Tak wygląda ten gołąbek. Bardzo mocno zbudowana. Numer tego gołąbka to PL 037, 19 rok, 55-20. To jest gołąbek u mnie wychowany. Naprawdę kapitalna samica. Piękne oko. To jest następna samica od Franza Langiego. Tu w sobie ma kitla. Gołębie. Fajna samiczka. Ładnie zbudowana, nabita. I numer gołąbka to jest tak, DV 062, 89, 20 rok, 615. Następny gołąbek. Bulemans. Jest bardzo późny. Będzie fajny samczyk. To jeszcze, no bardzo, bardzo, nie bardzo, jeszcze dwa lotka ma do wypierzenia. Tutaj trzy, coś mogło go boleć.
Albo tą wyrzucił, ale nie potrzebałem rozpatrzyć. Nie, coś przytrzymał, aczkolwiek wszystko jest z nim w porządku. Numer tego gołąbka. DV9448, 22 rok, 754. Dobra. Następny gołąb to jest samczyk. Oryginalny Robert Bauer. Super kondycji gołąb. Numer gołębia DV 1854, 17 rok, 184. Tutaj mamy ze strony ojca, jest Mariette, kras 45, ze strony matki jest syn Knoka i córka 613. Sam Knok tutaj widać. Następny gołąbek. To jest też linia 370. Samczyk to będzie. Jeszcze ma trochę lotek tutaj. Numer tego gołąbka DV9448, 22 rok, 381. I on pochodzi bezpośrednio. Tu jest tak. Córka superlotnika tego 370, tu jest jego brat, o którym prędzej wspomniałem. Tak samo kadet, Liebling. Super pochodzenie. Następny gołąb. Cik. 481, ok. To jest gołąbek wychowany u mnie, z oryginalnej gołębi Hansa Nikla. I numer tego gołąbka DV 9448, 22 rok, 481. Oryginalny gołąb wychowany u mnie, Mulemans, bardzo mocno zbudowany samczyk. Zobaczyć. I numer tego gołąbka to DV 9448, 22 rok, numer gołębia jest 600. Czystości mówiąc. Następny gołąb to jest gołąb od Weselsa, tak jak mówiłem, kupiony na olimpiadzie, tak samo. Po tym gołąbku akurat jest gołąb u mnie lata, ale mówię, z gołębiami muszę, powiedziałem, w tym roku redukuję maksymalnie i chyba mi się to uda. To jest naprawdę fajny gołąb, bardzo ładnie zbudowany. Ale niestety trzeba redukcja, produkcja. Tak wygląda. Bardzo ładne oko. I ten gołąbek tutaj jest. On wywodzi się z Gouderode. Generalnie Gouderode wszystko. Numer gołębia, zapomniałem powiedzieć, to jest
Gołąbek jest DV 31-45, 19 rok, 49. Następny gołąbek, godny polecenia. Samica jest kapitalna. Po tej samicy naprawdę gołębie lecą. Generalnie nie będę mówił, że żal mi się z nim żegnać, ale samiczka jest kapitalna. Taka jej siostra też poszła do kolegi na południe, jest super zadowolony. Naprawdę mu to super lata. Ona jest tak bojowa, jak wygląda. Jest kapitalnie złożona, też kupiona w Poznaniu na olimpiadzie. Także tego gołębia polecam naprawdę. I numer tej samiczki jest atletycznie zbudowany. DV 31-45, 19 rok, 227. Naprawdę świetna samica. Następny gołąbek. Następna samiczka, 101 razy 101, atletycznie zbudowana, naprawdę bardzo mocna. I ta samiczka ma numer TV, 21 rok, 75081. To jest 2 razy 101. I to by było na tyle. Gołębie de Klak na ten rok. Nie wiem, jeszcze parę sztuk coś tam będę sprzedam, ale generalnie to u mnie już jest po prostu zakończony temat. Jeszcze kilka samców. Nie wiem, zobaczę, co mi tam jeszcze najwyżej zostanie, ale generalnie to już jest. No, jeszcze coś tam zostanie. Dziękuję za uwagę kolegom i życzę dużo sukcesów w tym roku.